Jesteśmy po przerwie, a podczas poprzedniej sesji modliliśmy się o uzdrowienia, więc zachęcam, może powiedzcie o tym, co się stało. Dobrze? Mogę prosić? Na przykład. Moja kurka. To, co czułam, tutaj w gardle, ból to w ogóle już dawno sobie poszedł, ale teraz ta kurka, którą czułam i przeszkadzała mi, się zmniejsza, po prostu się zmniejsza. Jak pojadę do domu, to już w ogóle nic nie będzie. Chwała Panu, będę po prostu mogła śpiewać i wielbić Boga. Amen. Super. Panią też mogę prosić? Tu problem z bólami mieliśmy. No mieliśmy problem z bólem. Ból tak. W dzień, w nocy, przy siedzeniu, przy chodzeniu, przy leżeniu. Cały czas, w tej chwili. Super. Chwała Bogu. Będziemy słuchali Bożego Słowa, będziemy też modlili się dzisiaj i wierzę, że to nie jest wszystko, co Bóg na dzisiaj przygotował. Pewnie doświadczymy wielu innych rzeczy, ale chciałbym powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Nie dzieje się tak dlatego, że mamy dzisiaj w tym oto kościele szczególnego gościa, który nawet wyciągnął całkiem fajną marynarkę z szafy. Nie mamy tych wszystkich doświadczeń dlatego, że Bóg postanowił akurat tego dnia, jaki dziś dzień mamy? Sobota, 18, tak? Że Bóg postanowił, że 18 lutego to będzie trochę inaczej. Nie. Dzisiaj doświadczamy tego, co Chrystus obiecał 2000 lat temu i co ciągle jest aktualne. Ciągle możemy po to sięgnąć, ciągle możemy doświadczyć odnowy, ciągle możemy przeżywać to, o czym mówi Boże Słowo, a korzeniem tego wszystkiego jest wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu na Golgocie. Nieco ponad tydzień temu byłem w Jerozolimie. Razem z grupą wierzących przyjaciół z Bieszczad przemierzaliśmy Izrael, jeżdżąc po różnych miejscach tego kraju, a kiedy byliśmy w Jerozolimie, zastanawialiśmy się, na którą Golgotę pójść, bo okazało się, że jest ich kilka. I do którego grobu pańskiego mamy pójść, bo też okazało się, że jest ich kilka. Poczułam się trochę tak, jak w filmie o Marcinie Lutrze jest taka scena, kiedy on żartobliwie mówi, że 18 grobów 12 apostołów znajduje się w samej Hiszpanii. Więc odwiedziliśmy różne szczególne miejsca, ale tak naprawdę nie ma szczególnych miejsc. Tak naprawdę to, co się liczy, to to, że Chrystus zmartwychwstał naprawdę. To, co się liczy, to to, że naprawdę oddał za nas swoje życie. A w którym miejscu to miało, te wydarzenie miało, przebiegało, to jest już zupełnie drugorzędna sprawa. Śmierć Chrystusa 2000 lat temu, Jego pogrzeb, Jego zmartwychwstanie, to się odbyło. I to jest korzeniem, z którego możemy doświadczyć Bożej mocy. Musimy zrozumieć pewną prawdę, która od wieków jest głoszona i która powinna mieć największe znaczenie dla nas jako wierzących ludzi. Przepraszam. Jeżeli odstawiamy tą prawdę gdzieś na bok, to nasze chrześcijaństwo staje się czymś jakby w stanie zawieszenia. Wiemy, że urodziliśmy się w chrześcijańskim kraju, może deklarujemy się jako świadomi wierzący od dłuższego czasu, ale to, co jest ważne, to to, by to, czego potrzebujemy jako definicji naszego chrześcijaństwa, było obecne w naszym życiu. A chrześcijanin jest zdefiniowany poprzez swój stosunek do tego, co zrobił dla niego Jezus 2000 lat temu na Golgocie. Bez względu na to, w którym kawałku Jerozolimy obecnie owa Golgota leży. Jezus przyszedł w pewnym bardzo konkretnym celu. Przyszedł wziąć na siebie wszystkie nasze choroby. Przyszedł wziąć na siebie wszystkie nasze
cierpienia, powody do wstydu, wszystkie nasze problemy. Jezus przyszedł, by wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy. Jezus przyszedł, aby skierować na siebie zło, które nam się należało. Zło, które było skierowane na nas. I to jest ważne, żebyśmy zrozumieli to i podeszli do tego w sposób bardzo konsekwentny, jeżeli chcemy doświadczać Bożej mocy w swoim życiu. Biblia mówi o niezwykłych Bożych cudach, które są skierowane dla Jego ludu. I chcielibyśmy, żeby te niezwykłe Boże cuda się działy. Jedną z rzeczy, które są dla nas potrzebne, aby te cuda się działy, jest świadomość tego, co Bóg dla nas zrobił i chodzenie w pełni tej prawdy. 25 lat temu byłem rozbitym, obłąkanym, schorowanym, opętanym narkomanem. Dostałem Nowy Testament. Zacząłem go czytać. Wielu spośród moich znajomych również dostało Nowy Testament i również zaczęło go czytać. Niektórzy mieli takie upodobanie, że wchłaniali Boże Słowo na wszystkie możliwe sposoby. W ten sposób nawet powstało w mojej okolicy takie powiedzenie: czy na wieki jest przeklęty ten, co z Biblii pali skręty? Niektórzy mieli bardzo dużo zapału w wchłanianiu Bożego Słowa do swojego wnętrza. Czytałem ten Nowy Testament i postanowiłem uwierzyć we wszystko, co jest zapisane. To wyprowadziło mnie z miejsca, w którym byłem. Większość moich znajomych, którzy w tamtym czasie stanowili moje towarzystwo i też czytali Biblię w pewnych momentach swojego życia, dzisiaj nie żyją. Najstarszy z umierających moich znajomych miał 42 lata i dożył tak sędziwego wieku. Tylko dlatego, że bardzo często był w więzieniach i w ten sposób miał wymuszone przerwy w ćpaniu. Ale byłem częścią świata, częścią rzeczywistości, która zmierzała do nieuchronnej śmierci. Jednak Boże Słowo zatrzymało mnie. Stwierdziłem, że jeśli to jest prawdą, jeśli mogę w to uwierzyć, to stawia mnie w zupełnie innej rzeczywistości niż wszystko to, co wynika z naturalnego życia. Bóg uwolnił mnie od jego nałogu, zmienił moją psychikę, uzdrowił moje ciało. Bóg dokonał całej serii cudów, dlatego że jeśli wierzymy temu, o czym mówi Ewangelia, Bóg staje za tym słowem i zaczyna je wypełniać. Doświadczanie Bożej łaski, doświadczanie Bożego działania jest ściśle związane z wiarą. Jeśli wierzymy w to, co mówi Bóg, jeśli poważnie to traktujemy, doświadczamy tego, o czym On mówi. Jeśli nie wierzymy w to, jeśli traktujemy to tak, jakby to nie istniało, albo nie było prawdą, albo nie odnosiło się do nas, nie doświadczamy tego. I ktoś mógłby powiedzieć: no dobrze, no to jeśli Bóg uzdrawia, to dlaczego nie uzdrowił wszystkich? Ale Biblia pokazuje, że każdy może uwierzyć i każdy może zostać uzdrowiony, ale czy każdy uwierzył? I czy każdy szukał uzdrowienia? I czy każdy wytrwał w tym? Biblia mówi o tym, że Bóg może zmienić życie każdego człowieka, ale czy każdy człowiek szukał zmiany u Boga? Czy wszyscy w to uwierzyli i wszyscy poświęcili czas, aby to znaleźć? W roku 99 odwiedziłem pewnego narkomana ze swojej okolicy. Był chory na AIDS, HCV, głęboko uzależniony. Zapukałem do jego drzwi i spędziliśmy chwilę czasu. Powiedziałem mu: jeśli potrzebujesz pomocy, to możesz na mnie liczyć. Powiedziałem mu: umrzesz. To nie była zbyt dobra nowina. Powiedziałem mu: umrzesz. Umrzesz tak samo jak wszyscy inni. Ale możesz umrzeć, nie pozostawiając po sobie ani jednego dobrego wspomnienia. Ale możesz też zrobić coś innego. Możesz wytrzeźwieć chociaż na kilka ostatnich miesięcy swojego życia, żeby zostawić swoim staruszkom wspomnienie w ich świadomości, że chociaż na koniec próbowałeś coś z tym zrobić. Sprowadził się do mnie do domu. Kilka tygodni później wracał do siebie jako człowiek wolny od nałogu.
Trafił do szpitala. Pełno objawowe AIDS, HCV, kilka innych różnych chorób. Lekarze powiedzieli, jeśli ma pan coś do zrobienia, to ma pan na to 2 tygodnie. Wycinali z niego kawałki gnijącego ciała, żeby móc przedłużyć mu życie. Nie umarł. Po kilku tygodniach wyszedł z tego szpitala w stanie dobrym. Kilkanaście miesięcy później ilość wirusa HIV i HCV spadła poniżej wykrywalności. Później okazało się, że postarał się o dziecko drogą naturalną, które jest zdrowe. To jest niesamowite. Ale przyszedłem do niego i powiedziałem mu, niedługo umrzesz. I dlatego powinieneś przybliżyć się do Boga, żeby zostawić chociaż jakiekolwiek dobre wspomnienie u swoich rodziców. On przybliżył się do Boga i dostał znacznie więcej niż liczył. Ludzie, którzy przychodzą do Boga, nie zdają sobie sprawy z wielkości Jego łaski, ale ona często przerasta nasze oczekiwania. 25 lat temu dałbym wiele za rok normalnego życia, ale Bóg dał mi więcej, niż mogłem sobie w stanie wtedy wyobrazić. Widziałem wielu ludzi, którzy doświadczyli uzdrowienia, uwolnienia. Widziałem wielu ludzi, których życie zostało całkowicie przemienione. Co różni ludzi, którzy przeżywają to w tak głęboki sposób, od ludzi, którzy mają podobne potrzeby, którzy mają podobne problemy i którzy może nawet czasami modlą się o ich rozwiązanie? Myślę, że to, co jest taką ważną różnicą, to coś, co nazwałbym nieustępliwą wiarą. Jeśli Bóg tak powiedział, to tak musi być. Staję na tym słowie i nie zamierzam się cofnąć. Na tym polega wiara w Boże Słowo. To, czego doświadczamy w życiu, często nie synchronizuje się z naszymi przeżyciami, doświadczeniami. Ale jeśli Boże Słowo mówi o tym, że mamy prawo do życia w pełni dziedzictwa, które Chrystus nam zapewnił, że mamy prawo do życia w wolności od chorób, że mamy prawo do życia w wolności od nałogów, od zniewoleń, od kompleksów, od ciążącej na nas historii, która przez cały czas nas targa, mimo że wydarzyła się być może 20 lat temu, a cały czas dla ciebie jest żywa, jakby wydarzyła się 5 minut temu. Biblia mówi o tym, że jesteśmy ludźmi powołanymi do życia w wolności. Możemy odciąć od siebie każdy rodzaj zła. I wszystko to dzieje się wtedy, kiedy zaczynamy poważnie traktować przesłanie o krzyżu, przesłanie o tym, co Jezus zrobił, wchodząc w te miejsce, w którym my powinniśmy być. I teraz chciałbym to pokrótce wyjaśnić, tak żeby zostało to wyryte gdzieś w naszym wnętrzu. Powiem pewną ciekawą rzecz. Wielu wierzących ludzi przesądza o swoim usprawiedliwieniu przed Bogiem w odniesieniu do swojego humoru. Dzisiaj się źle czuję. Bóg mnie chyba nie kocha. Dzisiaj się źle czuję. Nie jestem pewien, czy moje grzechy są odpuszczone. Dzisiaj się źle czuję. Mam depresję. Byłem w największej depresji świata. W zeszłym tygodniu. Kąpałem się tam w Morzu Martwym. Więc kiedy człowiek ma depresję, często myśli, że depresja wyświetla jego stan przed Bogiem, czy stosunek Boga względem niego. Ale to nie jest prawda. To znaczy, że przeżywam jakieś emocje. I bardzo często człowiek, który czuje się źle, myśli sobie, jakby wszystkie te prawdy ewangeliczne nie do końca były prawdą. Ale nieustępliwa wiara polega na tym, że wierzymy bez względu na to, czego doświadczamy i jak się czujemy. Prorok Micheasz w jednym z miejsc napisał, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest światłością moją. To są mocne słowa. On siedział w ciemności,
ale nie ciemność go przekonywała, tylko świadomość tego, że Bóg jest prawdziwym światłem. I od naszej nieustępliwej wiary zależy też nasze osobiste doświadczenie. I to, w co musimy wierzyć w nieustępliwy sposób, w sposób zachłanny, w sposób, którego nie pozwolimy sobie wydrzeć nikomu, to to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. I chciałbym, żebyśmy przez to przebrnęli kawałek po kawałku. Kiedy ludzkość popadła w grzech, kiedy Adam i Ewa popełnili grzech, zrywając swoją społeczność z Bogiem, sprawiając, że ich relacja z Bogiem została zniszczona. Kolejne pokolenia ludzi rodziły się w grzechu, rodziły się w oddzieleniu od Boga. Mieli pewne wyobrażenie, że Bóg musi być, ale nie byli z Nim zjednoczeni. Grzech to nie jest zły czyn, który popełniamy, chociaż złe czyny bywają grzechem. Ale głównym sednem grzechu jest oddzielenie od Boga. Jest życie na własną rękę. Jest życie bez Niego. Grzech to życie bez Boga. I człowiek grzeszny może być osobą, która ma upodobanie w filozofii, która będzie skłaniać go do pełnienia dobrych uczynków i moralnego zachowania, przez cały czas pozostaje w grzechu. Człowiek żyjący w grzechu może być satanistą, ciągle naćpanym i myślącym o tym, co by tu złego znowu zrobić. Ale jeden i drugi człowiek jest w grzechu, dlatego że grzech to nie jest nasz zły czyn tylko, ale grzech to jest coś, co dotyczy naszego wnętrza. Jeśli człowiek jest oddzielony od Boga, to żyje w grzechu. I możemy być takimi grzecznymi i miłymi grzesznikami. Możemy być też podłymi grzesznikami, albo możemy być tak jak większość ludzi, zwykłymi, przeciętnymi grzesznikami. Ale grzech to jest życie bez Boga. To jest życie, w którym Bóg nie jest na pierwszym miejscu i w którym nie słyszymy, nie poddajemy się i nie pełnimy Jego woli. Więc kiedy grzech ogarnął ludzkość, ludzkość zaczęła rozwijać się w swoich grzesznych zachowaniach. I Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest wieczne potępienie. To stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Powiem coś o wieczności. Wieczność różni się od doczesności tym, że nie ma końca. W tym świecie wszystko ma swój koniec. Kilka lat temu prorokowałem, że nawet moda na sukces kiedyś się skończy. I to się stało. A wierzcie mi, że wielu nie wierzyło. Ale wiem, że wszystkie rzeczy, które istnieją w tym świecie, mają kiedyś swój koniec. Zwykle mają swój początek i koniec. Więc to spotkanie ma swój początek i koniec. Ono w którymś momencie dobiegnie do końca. W którymś momencie się rozpoczęło. Tym się cechuje doczesność, że mamy punkt początkowy i punkt końcowy. Ale wieczność cechuje się tym, że to wszystko jest zakręcone jak kula, jak koło. Nie ma końca. Z wieczności się nie wychodzi. Wieczność trwa. To jest niewyobrażalne dla naszych umysłów dzisiaj, ale wieczność trwa. I Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest wieczne potępienie. Jest sytuacja, której nikt by nie chciał.